żądam. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Nie bez przyczyny nasze spotkanie rozpoczęłam od utworu Wolność. Nasza ojczyzna wyjątkowo długo musiała o nią walczyć, płacąc wysoką ceną życia. Wszystkie zrywy powstańcze miały sens, choć w większości kończyły się dla naszego narodu przegraną. Warto jednak podkreślić, że los odwrócił się podczas III Powstania Śląskiego. Z tymi wydarzeniami należy łączyć bardzo ważną postać Wojciecha Korfantego, czyli faktycznego dyktatora powstania. To o nim będzie ten film. Czuwaj! Znajdujemy się na ulicy Wojciecha Korfantego w Częstochowie. Wojciech Korfanty, jeden z ojców niepodległości, związany z Górnym Śląskiem, głosił przynależność Ślązaków do Polski. Był wielkim przywódcą narodowym. Już jako uczeń katowickiego gimnazjum założył w szkole tajne koło, którego celem było szerzenie kultury polskiej i znajomości literatury. Jako polityk opowiadał się za odłączeniem od cesarstwa niemieckiego Śląska, Wielkopolski i części Pomorza. Stanął na czele III Powstania Śląskiego, którego śladów będziemy szukać w naszym mieście. Zaprosiliśmy na rozmowę znawcę historii naszego regionu, pana Grzegorza Basińskiego. W jaki sposób częstochowianie wspierali śląski czyn niepodległościowy pod wodzą Wojciecha Korfantego? Dzień dobry. Częstochowianie bardzo ofiarnie wspierali śląski czyn niepodległościowy we wszystkich trzech powstaniach śląskich. Trzecie powstanie było pod wodzą Wojciecha Korfantego. Zbierano więc pieniądze na potrzeby czynu niepodległościowego. Tu w Częstochowie leczeni byli ranni powstańcy. Była ogromna akcja propagandowa udziału i wsparcia dla III Powstania Śląskiego. Był też oddział częstochowski walczący w III Powstaniu Śląskim, między innymi o Dobrodzień czy Olesno. Goniec częstochowski, informujący o przebiegu walk, przytaczał nieraz wypowiedzi samego Wojciecha Korfantego. Po zakończeniu walk w III Powstaniu Śląskim władze miasta Częstochowy postanowiły uczcić czyn niepodległościowy Ślązaków, nadając nazwy ulic Śląska i Lubliniecka, które to nazwy ulic są zachowane do dzisiaj. Polegli częstochowscy uczestnicy powstań śląskich zostali uroczyście pochowani na jednym z częstochowskich cmentarzy, na cmentarzu Świętego Rocha. Za naszymi plecami możecie Państwo zobaczyć zdjęcia archiwalne z tamtych czasów, wypożyczone z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, Muzeum Częstochowskiego. Dziękuję. Dziękuję. Udajemy się na mogiłę uczestników III Powstania Śląskiego, która znajduje się na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie.